Dobra, to weźmy mniejszy kaliber może, za tysiaka. Siemaneczko z tej strony Adam Z. Dziś mam dla was boksa za 1000 zł. Na poprzednim odcinku otwieraliśmy boksa za 500. Nie oglądaliśmy, Kodeksę nie spoileruj. 1000 zł i zanim przejdziemy do otwierania tego boksa, zrobimy sobie małego update'a. Na razie udało się odzyskać 4000. No i kurde no. No kurde, po co oglądać poprzednie odcinki no. Myślę, po co że, on to mówi teraz, jakby? What? Jeszcze, szybciej i się odzyskać jeszcze w ogóle nie ma sensu co on robi w tym momencie, nie? No bo nie zachęca do tego, żeby oglądać inne odcinki. No chyba że ktoś brindedowo odpala te odcinki i w ogóle nie myśli co robi. No to okej, okay, nie? Wtedy się opłaca, ale w tym momencie tak naprawdę nie mam po co odpalić tego odcinka za 6000. Jak on już mi update robi, za ile się sprzedało, ile było warte i tak dalej. Jak to ja? Dużo mam na głowie i nie zawsze po prostu. To nie mógł powiedzieć czegoś w stylu, no, zobaczcie ten odcinek w opisie da, będę aktualizował za ile się sprzedało. Albo na Instagramie, o, jeszcze za ręka Instagrama, albo Twittera, albo Twitcha, cokolwiek, kurczę. to za tak, <laughs> Wracając do tematu no to za YouTuber. Mi na jakieś 6400 zł z jakimś tam haczykiem, więc jak to sprzedam, będzie. Poprzedniego boksa za 500 zł udało mi się już odzyskać 340, a w mam jeszcze około 650, więc... Wow, Mów dalej. Dzisiaj znów boks z elektroniką, nie za 500, a za 1000 zł podbijamy stawkę, no i zobaczymy co się znajduje. Standardowo będę Wam podawać ceny najdroższe, czyli te z Amazona i najtańsze, czyli te z Allegro. No i, no i to jest fajnie to... zrobione właśnie, że on, to mi się bardziej podoba akurat w tym, że on to robi tak, że pokazuje właśnie te dwie ceny, no, i to jest po prostu spoko, że on to od razu na ekranie pokazuje, to jest super. No, takie by nam się przydały, bo nie mamy żadnych chyba do mikrofali. No, bez kitów. W sumie to z tego, co się orientuje, Donatka na jednym odcinku mówił, bo tutaj się oglądałem, a jeśli pamiętam jeden z pierwszych, to on mówił właśnie, że chyba można do niego napisać, to on to normalnie będzie sprzedawał. Nawet chyba tanis sprzedaj, jak ktoś podbije. Rękawice, można je ładować. Są nowe, nieotwierane. Rękawice do podgrzewania. Rękawice z akumulatorkami, które ładujemy, a one następnie nam. Nie wiem, w sumie, ja zjemność... nie do końca rozumiem, jakby sens czegoś takiego, szczerze. bo jakby... No jak dziś na nartach. A, bo to jest takie do nardy, ja myślałam bardziej, że to jest takie do... do okej, okay, dobra, to ma sens, okej, okay. bo ja myślałam, że to są takie e, do siedzenia, tak jak niektórzy sobie jakieś kupują się takie rzeczy. Mi jeździć, jak było minus 20, to żeby zdjąć Miałam takie jakieś stare rękawiczki, w ogóle trzy pary chyba i wiesz, a można mieć jedne grzeniące. Mm. Ale jak mam to, dawno temu. Spoko sprawa. No. Cena za to... No, na Nie, bo ja myślałam, że to są takie właśnie do domu, gdzie jest bardzo zimno. Na przykład takiej Japonii to bym rozumiał, bo z tego co się orientuję, no to... E, tam masz problem i tam nie ma takiego ogrzewania centralnego, nie no w Polsce to jest normalka raczej w większości pchę na robię najtaniej 450 zł, na Allegro też tego nie znalazłem. Rogie to! Stówki, to Fajny gadżet na zimę, może się przydać Lecimy dalej. Lampki choinkowe O to raczej teraz też się nie przyda. Jakieś potaniości pewnie. 46, no to chyba tak potaniości. Nie wiem, nigdy nie kupowałem lampek. 10 metrowe lampki LEDowe. Lecimy dalej. To myślę, że jest ciekawy przedmiot, który raczej szybko zejdzie. Mianowicie jest to kamera bezprzewodowa. Remling. O! Nowa kosztuje 455 zł. Czekaj, czy to jest... Zwroty z Amazona za 1000 zł. złotych. To już mu się zwróciło. No. What the shit, nie? Jakby... Okej, okay, nie? No wiadomo, tam jak odliczysz wszystko, no to jeszcze się nie zwróciło, ale okej, okay, nie? Jakby, wow, do wow. Kupienia za to jest druga minuta filmu. 70. Jeśli chodzi o stan tej kamery, to proszę ja was, wygląda to wszystko na nowe, kable są fabrycznie poskręcane, tutaj folie też fabrycznie... Zapieczętowane. Myślę, że zejdzie w fajny bajer. Jakbym potrzebował, to na pewno bym sobie zostawił. Lecimy dalej. I jak bezprzewodowe, ale kable. 52 wow, Gosia. Na Amazonie, 42 na Allegro. Uuuu, i to jest coś, co naprawdę może się przydać, w szczególności zimą, ale niekoniecznie tylko zimą. Co jest to? to Car Starter, Jump Starter, A. czyli jak padnie nam akumulator, No. to, taki to też pewnie będzie się, drogie. Możemy temu odpalić samochód. No, no, fajny Bayer, jak to ktoś no, ma autko. Prawdopodobnie nie był... Kurde, co tu się dzieje? Co to są za ceny? Te paczki są ustawione, to jako peningi w CS. -ie. Ktoś lepiej dropi, i gorzej. Ciekawe, czemu tak jest. Ja, ja będę ustawiał, mówię wam. No, Dalej. Kolejny masażer. Powiem wam tak, jeśli chodzi o masażery, to jest to rzecz, która najszybciej schodzi i o. ma naprawdę spore zainteresowanie. To jest masażer Renpho, Teraz sobie go otworzymy. sensie z tymi masażerami, masażerami masażer... to mi się zawsze tak kojarzy trochę jak tacy, nie wiem, leniwi ludzie, w sensie jakby sam chcemy spróbować, bo może faktycznie ten masażer jest super. Jakby ja nie jestem super fanem tych krzeseł masujących czy tam foteli. Może raz na jakiś czas, na przykład jak byliśmy gdzieś tam, jak byłem w sensie bardziej gdzieś w galerii, no to fajnie, bo skorzystać tam sobie wrzucić. Czy coś, ale jakby bez, bez szału. A... Ja zawsze chodziłam na jarmarku, jak były wystawione, wiesz, takie stoiska z... i no, sprzedawali je po prostu, można było sobie usiąść i detestować. No to jak chcesz, to możemy kupić coś to takiego. Jak się... co, nie. Czemu nie? No po co? No nie są jakieś super drogie chyba teraz. No, nie, no, ale wiesz, na gdzie to postawiliśmy. Hmm, gdzieś na pewno. Na ale to jakieś 200-220. Zauważyłem, że wszystkie masażery mają podobny sposób działania. działa. Działa, Dzięki czy używany? Ciężko stwierdzić, ale nie wygląda na takiego. Lecimy yeah. dalej. Mamy tu jeszcze kilka ciekawych rzeczy, których aż się nie mogę doczekać, żeby otworzyć. Powiem wam, że jak tutaj podpalam te wszystkie światełka, kamery i tak dalej, to taka sauna. No coś o tym wiem. Jest w tym pokoju, że tu się nie da. Nie ja, masakra. Da, jest masakra. Trzeba jest mieć węta. Jak masz jeszcze taki wyguszony pokój też w ogóle? To w sumie. może warto zacząć go używać? Pa, 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 pa. i, i, I proszę, ja Was. To jest naprawdę fajna zabawka, przy której czuje się jak. No! Mamy tutaj drona. Bilec dron, 500, było... a z 20, okej, okay, ciekawe. Na, okay. na Allegro pewnie podobnie. No i to jest dron, który, który był już używany, widać to po, po tych śmigiełkach. Z dołu mamy łamany plasticzek. Więc Oj, to, to słabo, no, bo jakby na cenę się, wpłynie raczej. Zobaczymy, jak działa i czy działa. Mam nadzieję, że uda się go odpalić bez telefonu. To chyba. Bo da się odpalać drony bez telefonu, nie wiem, bo szczerze mówiąc, nigdy nie miałem drona. Nigdy się tym nie bawiłem, To gdzieś dron z kamerą jest nawet. No, z dronem to, Sąc, to chyba po prostu z tego się odpala, nie? Jakby super jakości, z kontrolera. HD 4K, 10K, pyk. Sorry, jeżeli słychać pralka, ale Piorę, w tym momencie. migać. To będzie dobre. Wow! Kurde, jak taki dronik za 120 zł, to nawet można kupić. Myślałam, w sensie jakby potaniały mocno drony. Bo ja pamiętam, że kiedyś takie nawet gówniane drony to minimum chyba 500 zł. I one chodziły przez, nie wiem, 5 minut, 10 może. E, to jest ta Madrona. Co? Twój Madrona. Twój tata Madrona? Ma no, dostał od kogoś. Wow. Pamię Ale próbowaliśmy nim latać po pokoju i bardzo słabo się latało, w sensie. Ogólnie to nie no, powinno no, się no, latać po nie nie pokoju nie lata. dronem, nie? Tak, nie żeby coś. Ale no, on lata. A. No, to tamtym się nie dało. A czemu nie? Bo no ta, to, to kontrolowanie było też czy, zbyt czułe i po prostu wiesz, no leciał od razu w ścianę. A, a tego, a wy baliście komuś oko, czy nie? Tak. Fajnie. To tobie. Wow. Bardzo no. zrobiło pokoju. Cię, Imir, grałeś w tę nową grę w Town of Silent 2? Tak, grałem. Po, czy polecam? Ciężko powiedzieć, bo ja lubię grać w to ze znajomymi, nie? Jakbyś miał grać solo. No, ja osobiście, jakbym miał grać solo, no to bym raczej nie grał, nie? Ale jak ze znajomymi nie się mów, gra, tak, to powiedz, fajnie. Chcesz, żeby był na streama, jak będziesz grał. Tak, wbij na streama, jak będę grał, to się przekonasz. No. Dobrze, się mówi. Nie, no. Jak lubisz solo grać w Town of Salem 1, to mi się wydaje, że dwójka ci się spodoba po prostu, jeżeli grać w jedynkę. No, Houston. we got a problem. I'm sorry? Ej, spoko, to zostawię dla siebie. Widzicie to co ja? Zawsze chciałem to zrobić. Nie rozumiem. Ja też nie. A, dobra. Będzie chyba nerfem strzelał do tego drona, tak mi się wydaje. Ale nie, po jakoś strzela. nigdy nie miałem potrzeby strzelać do drona z nerfa. I w ogóle jakby nawet połączyć tych dwóch rzeczy. Jakby jeszcze dronem może bym polatał, ale strzelać? co? Niech nie łączy. On ci sobie po prostu strzelał. Okej. Okay. Ej, ale fajnie, taki składany ten nerw. Ja cię kręcę. Nawet, nawet. Ty, jakie, Jaka bestia To, to, to będzie trochę leciuty. Jesteś pewna? O. To no, mi się jednak wydaje, że to łączy. Wow! <głos> <głos> nie, no, Nie no, że jak dużo się różni tam nostalem dwójka od jedynki, nie? Przede wszystkim zupełnie inny balans jest, także ja uważam, że jest warte ceny. Co prawda, wydaje mi się, że powinni update'a raczej do jedynki zrobić, ale to chyba też jest dlatego, że jest dużo osób, którym się. Mogłoby nie spodobać to przejście z dwójki, bo trochę inaczej się gra. I może dlatego zrobić dwójkę? Nie wiem. Wiadomo też, że chodzi o pieniądze. Ja osobiście ja polecam. Jak ktoś lubi jedynkę? Tak. Był 120 zł za drona. Przechodzimy dalej. Kamerka w sensie już go rozwalił, więc no przykro mi. Ale już i tak było. O, to jest. Ring, czy to jest kamerka z ringiem? Coś. Na Amazonie tak. Wow. Amazonie A to 7. jest łebka, no, ale ja nie kojarzę w ogóle tej film. pierwszy raz to słyszę. Hmm. Nexego. Brzmi trochę jak jakaś chińska, kamerę. nie wiem, jakłamał. Eee. Szczerze to wygląda jak gówno. W sensie wydaje mi się, że jest gówniana ta kamerka. Posiada w sobie No trochę tak, nie to pewnie, Można tak to porównać. Nie wiem jak jakość tej kamery. Ale może być to naprawdę spoka. faktycznie to też można porównać trochę takiego tał jedynkę do dwójki, jak za wyroczem jedynką i dwójką, nie? Jakby komu to było potrzebne, nie? No jak... wydaje mi się, że nikt nie dawał jebania o grafikę w jedynce, nie i nikomu nie przeszkadzało. A nawet mam wrażenie, że w dużej części osób się bardziej podobała grafika z jedynki niż z dwójki, bo dwójka się wygląda. Bardziej jak bardziej podobają postaci z jedynki. No bo mi też, coś. bo są takie. Jakby ta stylistyka mi się mniej podoba, nie? Jakby tej tego nie jestem super fanem, ale też. No to jest ta sama grafika co Traitor's in Salem i to jest nawet na tym samym silniku, pewnie, nie? Jedyna gra, którą szanuję, która przechodzi z jedynki na dwójkę, to aktualnie Counter-Strike 2, który faktycznie ma jakieś fajne różnice, i naprawdę jakby nie ma chyba osoby, która jest faktycznie fanem CS-a, Global Offensiva, i mówi, że przejście na dwójkę to będzie coś złego. Jak ktoś tak mówi, to albo się nie zna na CS-ie, albo nie ma sobie go i się boi, że mu nie odpali. Co by tutaj ciekawego powiedzieć o żarówkach? Są, są w środku. Wiem. Wow. Kolejny Bayer, na pewno przydatny dla graczy posiadających konsolę PS5. Jest to Remote, -to, czyli taki powerbank Bank do. do nice. Taki Power Bank dopada, akumulatorek kosztuje 100 zł. I Kurczę, No nie, no w sumie jednak trzeba ten akumulatorek mieć to też jest dla droga rzecz. Ale w środku. To, to, to kolejna rzecz. A pada od PS5 nie da się w sumie na kabel podłączyć, w sensie? No wiadomo, jak ktoś gra nie wiadomo jak daleko od telewizora, no to może nie, to może słabo, ale jeżeli grasz, nie wiem, 5 metrów od telewizora, to ja bym chyba wolał podłączyć sobie pod kabelek, nie, niż wydawać 100 zł, ale może to moje cebulackie wnętrze się oddywa. Tuner do. <noise> A do No. Proszę, ja Kiedy jakiś streamek jak z Tosa No nie to też pojęcie, że nie wiem, ja na przykład bym mógł codziennie, przynajmniej naleziłem taki hype z dwójki, żeby grać, ale nawet dzisiaj chciałem zrobić nagrywki z dwójki, to nie znalazły się osoby, bo 8 osób, nie, a w to są, no to minimum według mnie jest 12 osób potrzeba, żeby sensownie się grało. Ale wiecie, ja w ogóle jestem dziwnym człowiekiem, bo ja wolę grać na przewodowym padzie, nie? Jakby... Nie masz problemu z baterią. Ale to już ładny pad, on się świeci No mam fajny, bo ja mam tą licencjonowaną podróbkę, w sensie jakby ten zamiennik to się ładnie nazywa, mam tego PDP pada, takiego afterglow on się chyba nazywa, jest bardzo fajny, mi się bardzo podoba, jakby za tę cenę, co? To będą się No, nie, można ustawić Ja mam taki, się niebiesko świeci, bo tak bad bad no, ja, Mam, koszy. mam, no może Nie, A, co to, to jest? Ninja jakaś bateria Chyba nie była montowana nigdzie. Chyba już wiecie, co chciałbym powiedzieć w tym momencie. Taka bateria kosztuje 200 zł na Amazonie. Tak, jakieś... ale ja jestem niewyobrażalnie pod wrażeniem, jak mu się to zwraca, nie? Właśnie to jest problem tych gier typu mafia, że nie można grać tylko w to, bo gra się znudzi szybko, co czy nie to też mi się osobiście wydaje, jakby ja mam problem z każdą grą także nie mogę z nią, w nią zbyt długo grać, nie? Ja na przykład jestem fanem CSa, ale muszę sobie zrobić od niego przerwę, bo po prostu co, znudzi mi się. Mam czasem hype na pogranie w Fortnite'a, to pogram sobie z 2-3 dni praktycznie bez przerwy, ja muszę tę grę odstawić po prostu i tyle, nie? Z każdą grą tak mam. Czy za Among Usem, czy z Town of Salem, czy z nie wiem, no z czymkolwiek, co byśmy wymienił, no to każdą grę według mnie, no po góra dwóch dniach napierdzielania, nawet często po jednym dniu, no to trzeba sobie odstawić, jakąś przerwę zrobić. Ja szczerze osobiście to nie rozumiem ludzi, którzy potrafią tylko w jedną grę grać. Nie wiem, dla mnie to jest aż nienormalne, nie? Jestem pod wrażeniem, że ktoś tak potrafi. Adapter tam amerykański, europejski, australijski. Ej, to jest Tata fajny buyer, w sumie jak ktoś się przeprowadza. wszystko i wyciągać z tego odpowiednie napięcia. Mamy do wyboru USA. Dziwne jest, że licencjonowane pady Xboxa od firm trzecich zawsze muszą być na kable, jak też podłączyć do Xboxa. Wiesz co, coś takiego też jest z Nintendo, tylko że nie z kablem, ale... Coś tam było, że Nintendo też czegoś zakazuje, jak to mają być licencjonowane pady, te podróbki. Chyba tych ich wibracji, czy czegoś takiego? Coś tam takiego było, że czegoś zakazywali, jeżeli miały być licencjonowane, nie? To też takie dziwne. Nie wiem, z czego to wynika, ale ale no, coś tam takiego było. Australia, Anglia, Europa, proszę Nie, z propadem coś tam Taki było coś takiego jeszcze. Pamiętam, 80, że czegoś nie mogą mieć. Ale tego nie A z joykonami więc... to nie wiem. Dzikony chyba nie mogą być bezprzewodowe. Nie, jest. czekaj, co to jest? Hard drive, Huddy, Compatible, HDD adapter, NVMe, czyli po prostu adapter z HDD, tak? Na NVMe chyba? Ja tylko w CSMC, o ja co ja bym nie potrafił. No prawda. ja muszę sobie przerwę robić od takich gier. I była po niemiecka, więc założyłem, że nic z nią nie zrobię raczej. Chociaż może ktoś by sobie tam jej używał, podłączył do telewizora czy coś, nie? Była otwierana, ale chyba używana to nie. No, jaka malutka, ty. Bo to jest do laptopa, tak? Bo tak, która się włączyłem. Była, była otwierana, ktoś Nie, co to jest? To jest no, zwykła. Wiem, no, to jest A, dobra, bo myślałem, że do laptopa taka, wiesz, że taki zamiennik, bo w niektórych laptopach chyba się tak, tak zamienić, że one są takie jakby, no nie wiem jak to nazwać, takie hot swap, że łatwo je wymienić. Zobaczył, zobaczył, zobaczył. Tak wyglądała trochę dla mnie jak właśnie z jakiegoś laptopa, ale kurczę, malutka, fajna jest, tylko cena mnie nie zachęca trochę jakby. Wolę zapłacić 5 dych za jakąś taką tanią klawiaturę membranową, bo pewnie to jest membranówka jakaś tania, w sensie jakby w produkcji. Eee, wolę zapłacić pieniędzy za taką dużą, niż za taką małą 200 zł. W Tibi to byś takiego farmienia, to by nie wytrzymał. No nie, co ty? Ja w ogóle od mmo to szybko odpadam. Najdłużej grałem w Albiona i w RSA, ale i tak krótko, jakby, nie? Ja znam ludzi, którzy potrafią w parę miesięcy wbić maksa, a ja gram już parę lat w RSA i nie potrafię wbić maksa. Mam w jednym skillu po naprawdę chyba 9 latach przegrania w tej grze łącznie, jakby w sensie od kiedy założone jest konto. Na Allegro Polską za 140. Czimy dalej. A to wiem, wiem Alzen o tym, no gdzieś to widziałem. HDTV, antena proszę ja ciebie. 4K, Full HD Free <grym> Channel. No a trochę, trochę tak. Takie anteny kosztują w granicach 50 zł, a może nawet i mniej. Tutaj konkretnie nie udało mi się znaleźć. Jakiś. Chciałbym nie, powiedzieć. spokojnie, topesz od tego są streamy. Ale nie jest to Chińczyk, bo to akurat produkt z Niemiec. Para, pa idzimy pa, pa. dalej. Jakieś ochronne Jet Techa na... A to ta nie jest ta, PS5, że chcesz kupić? Do iPada Pro 11, na Amazonie do kupienia za 39 zł, na Allegro jakieś 30. Tutaj też jakieś skła ochronne do, do iPhone'a. Dużo zawsze w tych paczkach, no już drugą, w sensie ja tam wcześniej oglądałem, to też były właśnie te szkła hartowane, jakieś case'y i tak dalej. Pełno tego jest w tych paczkach. iPhone 11 Pro. 2K już kosztuje? Oj kurde, to dobra cena jest bardzo, Amazonie no. Na Allegro 40. W sumie? I tutaj, e, fajna rzecz. I Kusisz to jest, też? E, 75 e, na, na No mnie osobiście jak z PS-a średnio interesuje, ja nie będę kłamał. Tak samo z Nintendo, w sensie jakby fajnie się gra w te Zelda bardzo. Ale, no, jakby wczytywanie tej zeldy to jest okropieństwo, nie? Jak się coś doczytuje, nie, nie, nie mam siły, po prostu nie mam woli, żeby czekać, walone 40 sekund, żebym się za każdym razem coś wczytał. 40 sekund. To jest, jakby, dobra, brzmi to może jak absurd, nie? Że 40 sekund czekasz, ale wyobraźcie sobie co chwilę czekać, 40 sekund, pomylisz się, czekasz kolejne 40 sekund, umrzesz, czekasz 20 sekund, znowu się tapasz, znowu 40 sekund, 40 sekund. i tak jak jak dobrze pójdzie to w sumie... A raczej źle pójdzie, no to możesz więcej czekać niż grać. No, ja na przykład walczyłem z jednym bossem i w sumie więcej czekałem niż grałem, nie? W tamtym momencie. Bo ginąłem praktycznie od razu. Mnie to odrzuca osobiście. Jestem pewny, że na dobrej konsoli to by to trwało, nie wiem, 5 sekund 10. za 1000 o wartości. Też ukoło ja nie lubię chodzić do większych streamerów, gdzie jest na przykład 100 osób, bo nie ma zawsze jak pogadać ze streamerem. No takie tak jest, często nie, niestety. tego Dlatego ja na przykład streamów nie oglądam, bo bardzo rzadko, może odcieszę cieszył się, żebyście słyszeli, bo to tak gdzie nie będzie wyglądało. Ja nie oglądam w ogóle streamów na przykład na Twitchu, do tego właśnie, że... Uważam, że bardzo mało jest streamerów, którzy mają mało osób i warto ich oglądać, bo siedzą cicho i nic nie gadają. A jak już ktoś jest wybity i właśnie ma powiedzmy tam 100 osób, 200, 300 czy coś, to już właśnie tak jak mówisz, jest tak, że nie da się praktycznie pogadać ze streamerem. Rzadko, rzadko kiedy, bardzo rzadko. Na Allegro będzie to już mniej, mianowicie na Allegro suma tych przedmiotów to 2000. W GTA 6 serwery dalej będą per 2 Ja pierdziele, nie. nie. jest, to jest niemożliwe. Żal, żal, po prostu to jest żal. Ja osobiście jakoś niewiele tych rzeczy no. oddawałem w swoim życiu, ale to może ja i nie miałem takiego pecha do tych rzeczy, że tak mi się po prostu nie psuły, albo jak po prostu mi się psuły to kupowałem nowe, więc no 10-15%. Tak w sumie, Tak sobie pomyślałem, że jak na przykład coś dostawałem, czy mieliście często jakąś sytuację, że coś ze zepsute, tak na, na startek jakby jak do was przyszło? Ja nie pamiętam, żeby mi się coś zdarzyło. Nie. Kuweta dla kota. Kuweta? No, to dużo co zamówiłem, to na przykład połamana. No. Ale ta, ta tutaj, tak? No, ta co, no ona stała jakby ta obramówka jakby do niej, nie? To ona jest połamana, no stoi za szafką. Ja jedyne co dostałem takiego, co bym mógł zwrócić i w sumie powinienem to dostałem tego switcha co kupiłem to dostałem go lekko porysowanego w sensie nie tak jakoś tam mocno czy coś nie tylko tak leciutkie były takie ryski widać na początek i to był prawdopodobnie switch ze zwrotu i jakby powinienem go zwrócić ale byłem na tyle napalony że nie chciałem go zwracać a powinienem bo wiecie jakby płacisz za produkt nowy a nie za używany I... ja jeszcze kiedyś dostałem nie działające słuchawki tak? Hmm? jakie? na bluetooth hmm to nie wiem. Bo mnie denerwowało, że Jola słucha muzyki i kupiła mi na urodziny słuchawki na bluetooth, żeby słuchała sobie tej muzyki na słuchawkach i one nie działały. się nie dało się ich połączyć. A, bo mówisz odnośnie tego, że tak głośno leciała muzyka, tak jak kiedyś opowiadałaś o niej. Nie, no czy no nie głośno, leciała cicho, ja po prostu słyszałam i mnie to denerwowało A, strasznie. Okej. Okay. No tak, stare mieszkania, Bilaj. Like. Ja się czasami po czasie od zamówienia czegoś ja się czasami po czasie od zamówienia czegoś zamawiam, czy coś jest faktycznie ze Co? I zledziała, czy to normalna sprawa w czymś. Nie, nie zrozumiałam, Alzen, co ty napisałeś. nie wiem, może jestem już pod wpływem alkoholu, ale... Ja się czas. Co? Nie rozumiem. Myślę, w sensie, że po jakimś czasie ogarnie że coś jest nie tak. Nie, no nawet Alzen napisał, że odcięło mi mózg. <grym> Nie, ale rzadko kiedy zamawiają wolę osobiście pojechać, ja też, tylko że często się opłaca zamówić e, coś, bo jest taniej po prostu, nie? Na przykład Oculusa Questa 2 bardziej opłaca się kupić z zagranicy, czyli z oficjalnego sklepu, niż kupować z jakiegokolwiek sklepu w Polsce, po prostu jest taniej. Łącznie z tą wysyłką, bo wysyłka jest za darmo. Już pomijam, znaczy z tego co się orientuję, jak gdzieś tam czytałem, że podobno bardziej się opłaca kupić z takiego, załóżmy, Media Ekspertu, Media Martu czy z czegoś, bo można wziąć na fakturę. Wtedy, jak to odliczysz, to ci wychodzi taniej. Yy, I w koszta to przy okazji wrzucasz, czyli wiecie, takie typowe omijanie podatków, W sensie nie jest to omijaniem podatku oficjalnie, ale no wiecie o co chodzi, co ja wam będę tłumaczył. Sprzeda w kolejnym odcinku będę otwierać i to może być naprawdę. Steam Deck chyba tak jest, nie wiem w sumie. Nie, nie, nie tego, nie, nie sprawdzałem Steam Deck, ale obstawałem, że tak też może być. Wszystkie te rzeczy możecie sobie zobaczyć na... No, może tak być. Link do tego macie w opisie Ewentualnie możecie wpisać przeglądarkę tutaj tani.pl, to was od razu przekieruje W opisie też możecie znaleźć... Zaraz przeczytam, znać... ale dokończymy już film, bo jest końcówka A propos dronów, to w pierwszej palecie pamiętam, że był dron Sunrock którego jeszcze nie sprawdzałem, a może sobie sprawdzimy zobaczymy jak hula, czemu by nie No to sprawdźmy no dron tego Drona to już raczej nie będę strzelać, dron Sunrock No to wygląda jak jakiś porządny dron, jakieś główienko Oczywiście go nie było w tym boxie, tylko w pierwszej palecie No ten wygląda już Solidniej. No. Nie, zawsze jak patrzę na te pady, jakby ten dron wygląda w miarę porządnie, ale ten pad to wygląda jak taki wiecie od Chińczyka za 10 zł. Jak już siebie lot podłączono. Zrobię trochę miejsca na start. Czekaj, czy ty go się ziewasz na tych fajnych filmach? Nieładnie. To nie tak, że w pierwsza 36. To nie tak, że w o 5. No w ogóle. Czy się tylko tak wydaje, ale śmigło chyba. Czemu te światełka są inne? A, żeby, żeby sygnalizować, skąd jest przód, skąd jest tył mądry. Ja, ja, Ojajaj, oj, oj, ale pewnie da się naprawić. Chyba, chyba że silnik się rozwalił, to już gorzej. Ojojoj no A oj, oj. coś jest nie, halo. Ale ciekawe dlaczego, bo wygląda na nowy ten dron. Możliwe, że silniczek Właśnie dlatego. Słuchaj, Adam. No. To, jest, to jest powód, dla którego został zwrócony. Ciekawe jestem, czy to się wymienia. Popatrzę sobie na Allegro, czy są jakieś nowe i już wiem, co dzisiaj rozkręcę. Szkoda, żeby taki dron się zmarnował, bo to fajna zabawka. W każdym razie. Bo... Również w opisie znajdziecie dostawcę od którego brałem te rzeczy. Mam oponę, no zaraz, zaraz zobaczę co tam piszecie do następnego no. odcinka.